czyli to jest Durant. Tak, ok. Mam jego klucz. Możemy więc teraz wrócić do biura Duranta i zobaczyć, co tam się kryje jeszcze dla nas. Na pewno jest jeden tam, na pewno jest tam jeden amulet do wzięcia i być może chyba was zaraz pozabijam. I być może kombinacja do szyfru do zamku Jindosha. Nie rozpraszajcie mnie, wyjdę, bo was zaraz pozabijam. No cześć, witam was serdecznie w kolejnej części naszej przygody. Wyjdę na chwilę, przestały wyjść. No a my musimy się dostać do... Musimy wrócić do biura Duranta. No i mam nadzieję, że tam będzie ten kod do... Oni nas nie widzą, okej. Uspokójcie się. No i mam nadzieję, że tam będzie ten kod do... Do zamka Jindosha. Który broni... dostępu do... z kolei do posiadłości... Stiltona. Tu nas chyba jeszcze nie było, wiecie? O, proszę. Eliksir uzdrawiający. Tradycyjnych pieści sobie nie będziemy czytać, bo wszyscy wiemy, czym to się kończy. Dobra. Gdzie było to biuro? Gdzieś tam, tak? Tu nas na razie nie widzą. Czy tędy moglibyśmy górą przejść jakoś? Chyba tutaj to było gdzieś, nie? Dobra, to było chyba tutaj, tak? Jak dobrze pamiętam. Tak, na ten daszek. I tędy wchodzimy. Czy... Okej, to jest z tyłu, to jest z tyłu. A to było tutaj, dobra. Tutaj jest nadal cisza i spokój. Co to mieszkanie? Czego się nie robi? Wszędzie jest pełno. Okej. Zobaczmy, co nas czeka. W biurze Duranta w takim razie. Kasa. Co tam Durant trzymasz w kasie? Sakieweczkę. Sakieweczkę dla cesarzowej. Nasze dwa kukułeczki. Ok. Miód morowy. I woda ducha. Sprawdźmy sobie. Picie z fontanny przywraca manę. Okej, to też dobre. To sobie też wmontujemy gdzieś na pewno. Aha, musimy te amulety sobie w sumie ogarnąć, ale to może za chwilę. Na pewno zrobimy to zanim pójdziemy w ogóle do rezydencji Stiltona. To sprawdzimy sobie w ogóle jakieś notatki tam, bo chyba dostaliśmy jakąś notatkę od rewidenta, od nadrewidenta. Tak z tego co pamiętam. Sprawdzimy sobie, ile mamy run, bo może sobie wykupimy jakąś nową umiejętność i ograniemy sobie amulety. No ale najpierw sobie zobaczmy, co to tutaj za... O, jest. Właśnie o to chodziło. Kod do domu Stiltona. To od naszego przyjaciela, Duke'a. Będzie ci potrzebne, gdy zabierzesz jedzenie do domu Stiltona. Zostaw tam zapasy i dopilnuj, by staremu nie brakowało wody, czyli Stilton żyje i oni go tam więżą. Tylko dlaczego? I pamiętaj, nikt inny nie może poznać tej kombinacji. Nikt. Baronowa Finch, wisiorek w kształcie ptaka, hrabina Conti Diamant, doktor Marcola Pierścień, Madame Nacioł Cynowa Tabakierka, Lady Winslow, order wojenny. Okej, okay. Pewnie trzeba będzie to dopasować, jak podejrzewam, do siebie. Nasze dwie kukułeczki. Durant, zaczęło się. Twoi ludzie zostaną uwolnieni przy kompanii górniczej Shindarei.
gdy tylko sprowadzimy im zastępstwo. Musisz jedynie umieścić w skrzyniach, które przygotowałem, dwóch zwykłych pijaczków. Nada się ktokolwiek, byle w miarę zdrowy, ale nie przesadzaj się ze środkami odurzającymi. Jeśli któryś umrze, transakcja zostanie zerwana. Weź ten klucz, otworzysz nim tylne drzwi do mojego studia srebrorytów. O jest, mamy klucz. Jak już kogoś zgarniesz, wsadź ich do skrzyni i dobrze ich tam zamknij. Gdy zrobisz swoje, wyjdzie, zostaw drzwi otwarte. Jasnym jest, mam nadzieję, że mnie tam nie będzie. Modotti. Co to za intryga znowu tutaj? Jakaś knują coś. No dobra, wygląda na to, że... Wygląda na to, że... Musimy się jeszcze wrócić, zanim pójdziemy w ogóle do... Musimy się jeszcze wrócić do biur... do studia srebrorytów. Piękny parkour. Odstawiliśmy. Tutaj jest studio srebrorytów. Broń może wyciągnijmy w razie W, bo oni tu mówili o jakichś zamkniętych ludziach w skrzyniach. Łódź zbliża się do nabrzeża. O, srebroryt z Megan. Szkoda, że sobie nie obejrzeliśmy, zanim go zabraliśmy. Tu mamy też coś. Proszę bardzo, Mindy. Srebroryty. Jak oni je robią? To srebroryty ryją w srebrze? To kto? Znajomo wygląda ta twarz, ale nie poznaję. Patia? Nie wiem, kto to może być. Zapewne jestem ślepy. Tu mamy też jakieś krajobrazowe. Nabrzeża, doki. Karnak wydaje się takim lightowym kurortem. Gdyby kurczę nie te wszystkie problemy i wyzysk przez Duke'a, to wydaje się być całkiem spoko miejscem. O, właśnie. Luzik, słoneczko świeci, taki śródziemnomorski kurort. Słoneczko świeci. Można by tu spędzić emeryturkę. Jak już zdobędziemy tron z powrotem i pokonamy Delilę, to chyba się przeprowadzimy z Dunwall do Karnaki. Może przeniesiemy stolicę z Dunwall do Karnaki w ogóle. Rewidentów wygonimy do Dunwall. Mamy sobie w Karnacu, urządzimy rewidencję. Konfigurowane żłobienie. Konfigurowalne żłobienie. Jakiś złoty chyba blueprint. Goldprint. Dostaliśmy. Tutaj mamy sianko. Dwie puste skrzynie. Aha, czyli nie zdążył nikogo przynieść. A jakby tutaj tak przynieść Paolo na przykład, wrzucić i zamknąć. Ciekawe, czy to by coś dało. Okej. Okay. Znowu ta maska, już któryś raz ją widzimy. Czy to jest jakiś podpis? Nie ma. Czy to jest jakiś trofeum z polowania? Ale tu jest tak jakby kołnierz, koszula? Jakiś wilkołak? Ciekawe. Fotel wygląda na mega wygodny. No i co? Oto zapłata. Modotti, oto co pozwolono mi zabrać z awaryjnego schowka w salonie. Zatrzymaj to, póki nie sprowadzę ci tych dwóch gości. Robi mi się niedobrze na myśl o płaceniu tym łajzom z kompanii górniczej, ale nie możemy pozwolić, by Paco i Bill tam zdechli. Durant. Aha, czyli mieli podmienić dwóch ludzi z kopalni na jakichś dwóch przypadkowych żebraków. Restless Hands. Restrict the restless hands, which quickly become the workmates of the outsider. Unfettered by the honest labor, they rush to sordid gain, vain pursuits and deeds of violence. Of what value are the hands that steal and kill and destroy? Instead, put your hands to the flow, the fork, the spade, for something. Okay.
jakieś górnicze przykazania. Dobra, słuchajcie, zdobyliśmy kasę, zdobyliśmy... Czy tu jeszcze coś na górze śnięcza? I nie. Zdobyliśmy kasę, zdobyliśmy kod do zamka Jindosha. Czyli możemy się już dostać do rezydencji Stiltona. Tak jak mówiłem, zrobimy sobie teraz... Tu jest jeszcze kasa. Notatnik ze studia Cerberusa, bo może się dowiemy, jak je robią. Notatka dla personelu. Tu jest jeszcze sianko. Wszystko trzeba zabrać, aby zniszczyć Delilah. Notatka do personelu. Nie róbcie więcej srebrorytów dla pani Mindy Blanchard, póki nie zapłaci tego, co jest winna. Mindy, ona jest niezła. Nie wydawajcie jej też żadnego z istniejących portretów. Nie dajemy kredytów nawet wyjcom, a obietnicami nie wypłacę wam pensji. Jeśli jeszcze raz komuś z was zagrozi, dajcie znać, a ja porozmawiam z Paulem. Modotti. Okej. Okay. Mindy, niesforna Mindy. Notatnik ze studia srebrorytów. Słuchaj, ważne jest tylko to, że do każdego dostarczonego srebrorytu weselnego dodajemy sympatyczną wiadomość. Cheesy. Wiem, że są tandetne, ale tego właśnie chcą nasi klienci. Nie jesteśmy tu po to, by zostać poetami, śmierdzić winem i szczyną, umierając z głodu w rynsztoku przed Crown's Hand. Oto kilka przykładów, postaraj się. Spotkaliśmy się w miesiącu wielkiego zimna, odtąd żadna noc nie będzie niewinna. W miesiącu deszczu ślub, miłość aż po grób. Zaślubieni w miesiącu drew, wszystkim przeszkodom wbrew. No dobra. Typowe studio, w ogóle jaki klimat, że robią srebroryty weselne. Niezłe. Nie no, przeprowadzamy się do Karnaki zdecydowanie, wiecie? Jak już się cała ta zawierucha skończy, przeprowadzamy się z powrotem do Karnaki. Dobra, wróćmy sobie tu, bo tu jest w miarę bezpiecznie i cicho przede wszystkim w tym studiu. Chociaż pył, jak widać, wdziera się każdą dostępną szczeliną. Sprawdźmy sobie to, o czym mówiliśmy wcześniej w takim razie. No tak, mam wejść do posiadłości Stiltona, znaleźć wskaż wicerewidenta Berna na wygranie. A, czyli jeszcze to możemy zrobić. Zabierz wicerewidenta do studia srebrorytów Modottich? Nieprzytomnego. Aha, i mogliśmy Berna do kopalni wysłać. Tak, czy na wygnanie? Wpadł ci w ręce plan uwolnienia dwóch więźniów. Aha, że więźniów, okej. Okay. Tak, dobrze, wysłać go do kopalni. Czyli mogliśmy... Oj, to mi się podoba. Ciekawe, czy możemy to jeszcze zrobić, ale chyba już nie, no bo ci wszyscy już nie żyją, tak jakby. Korcie mnie, żeby spróbować, aczkolwiek nasz cel już jest w sumie osiągnięty. Możemy się już dostać do posiadłości Remisa Stiltona, a ten Bern w sumie nie wydawał się aż taki zły, szczerze mówiąc, po tej rozmowie, także zostawimy go tak, jak jest. Niech sobie przejmie władzę w Karnace. Brzmiał szczerze, kiedy mówił, że chciał rozmawiać o... że chciał jakby służyć cesarstwu, także... A brzmiał też jak w miarę rozsądny koleś, także myślę, że możemy go zostawić. Najwyżej przeprowadzimy się do Karnaki, ale tak jak mówiłem, a jego wyślemy do Dunwall. Ok, kombinację do zamka mamy. Zdobyliśmy mapę posiadłości Remisa Stiltona. Tylny dziedziniec. Piwnica, pokój z motylami, sala bankietowa, główny hall 5. Czyli jak się domyślam, tu jest wejście frontowe. Nalewamy zaraz salę bankietową, główny hall, tam jest pracownia, szóstka, basen, pokój z motylami, tu też może być coś ciekawego do znalezienia, tu jest drugie, czyli pracownia ma dwa piętra, tutaj na pewno on będzie, tak mi się wydaje, wiecie, w pracowni, ewentualnie w piwnicy, czyli myślę, że od tyłu też możemy wejść tutaj. Tu od razu byśmy się mogli wbić do pokoju z motylami być może, żeby to sobie już odhaczyć, zwiedzić drugie piętro. Dobra, zobaczymy. Plan jakiś w każdym razie można opracować, myślę. Kapliczka Paula. W swym dzienniku Mindy Blanchard wspomina, że Paula zawsze powraca do życia w tym samym miejscu, w kapliczce odmieńca nieopodal swego biura. Kurczę, no ciekawa ta historia Paula też była, muszę powiedzieć.
ciekawa z tą ręką wiedźmy, która dawała mu nieśmiertelność, można powiedzieć. Trzeba go było zabić dwa razy w tym samym dniu przed zachodem słońca. Ciekawy, też potężny artefakt. No ale daliśmy radę. No dobra, słuchajcie, co mamy? Mamy 6 run. To mnie korci, ta synergia tworzenia, bo wtedy może moglibyśmy sobie zrobić bardzo potężne, takie wyspecjalizowane amulety. Także to jest taka dosyć ciekawa opcja taktyczna, aczkolwiek nie wiem, czy to nie byłoby trochę za dużo. W takim sensie, żeby gra się nie stała za łatwa trochę. No ta misja jakoś tam poszła tak w miarę śpiewająco. Może tam były ze 2-3 potknięcia, ale w miarę dobrze nam to poszło z Paulem. Zobaczmy to mroczne bliźnie, może tutaj będzie coś ciekawego jeszcze. Zabójczy cień. Przyzywasz mroczne bliźnie, które przyciąga uwagę przeciwników i może dokonywać zabójstw, jeśli pozostanie niewykryte. To może być dobre, wiecie. Dwa mroczne bliźnięta. Zamiana miejsc. Może zamienić się miejscami z przyzywanym mrocznym bliźnięciem. To jest dobra opcja. Myślę, że weźmiemy sobie te dwie umiejętności w takim razie. Mamy 6 run. Zabójczy cień, który może dokonywać zabójstw przeciwników, jeśli pozostanie niewykryty. I zamiana miejsc, która da nam możliwość zamiany miejsca z naszym bliźnięciem. Jestem bardzo ciekawy tego. Możesz w ten sposób unikać niebezpieczeństw, przenosić się w strategicznie lepsze miejsce, to jest też ciekawe podczas walki, lub, jeśli zrobisz to w odpowiednim momencie, uciekać przeciwnikom, pozorując własną śmierć. To mnie ciekawi, czyli rozumiem, że to na przykład, jak jesteśmy gdzieś przy jakimś urwisku albo przepaści, to możemy jakby wyskoczyć poza krawędź, w tym momencie zamienić się miejscami z mrocznym bliźnięciem, on wtedy spada w przepaść i oni myślą, że my zginęliśmy. Może będziemy mieli okazję spróbować czegoś takiego, to na pewno... Myślę, że to zrobimy. Aha, jeszcze amulety musimy sobie sprawdzić w takim razie. Poświęć kościane amulety. Elektryczny rozbłysk. Zwiększa zasięg min ogłuszających. Spadająca gwiazda. Zabójstwa ze skoku odnawiają trochę many. Też ciekawe, nie wiem skąd to mamy. Woda ducha. Picie z fontanny przywraca manę, to na pewno. Wybuchu odporność. Otrzymujesz mniejsze obrażenia od wybuchów. No okej. Okay. A, tych nie możemy się nauczyć. Co mamy? Aha, mamy te wszystkie, mamy po 3, tak? I możemy jeszcze założyć jakiś amulet? Bo teraz mamy chyba więcej miejsc, tak? Używaj amuletów. No tak, pewnie, że tak. Czyli możemy sobie stworzyć w zasadzie jeszcze jeden jakiś amulet. Co tutaj mamy? Bo mamy... Może coś ciekawego tutaj mamy. Znacznie zmniejsza szansę na obalenie twojej postaci. O, oczywiście, że tak, żelazne korzenie. Świetny amulet. Pierwszy atak dystansowy przeciwnika zmienia się w natarcie krwiogzów. To też jest ciekawe. Chciałem tego w sumie już dawno spróbować, tego amuletu. Kapryśne bestie. Białe wilczarze walczą po twojej stronie. Mocno lądowanie. Upadek ze znacznej wysokości tworzy falę uderzeniową, rażącą pobliskich wrogów. Oddech lewiatana. Brak powietrza najpierw zmniejsza manę, dopiero później ten. Zadawane obrażenia są znacznie większe, gdy twoje zdrowie jest na niskim poziomie. Zaszczute zwierzę. Okej, okay, to się przyda. Ryzykowna parada. Twoja parada zawsze obala przeciwnika. Otrzymujesz obrażenia podczas parowania. No, to jest takie... Ale zawsze obala przeciwnika. Ale otrzymujemy obrażenia. Nie, bo to się może zemścić, wiecie? To się może zemścić, tak myślę. Okej. Okay. Sprawdźmy sobie teraz, co możemy sobie stworzyć. Aha, z 4 cechami ma niski stopień prawdopodobieństwa, że ulegnie spaczeniu. To nie. Bo nie będziemy tracić jakby kości i amuletów. Więc tutaj zobaczmy, co mamy takiego, co moglibyśmy razem zestawić. Picie z fontanny przywraca manę, bo to na pewno chcieliśmy sobie wziąć. Zabójstwa z zaskoku odnawiają trochę many. I... Aha, ale zabójstwa, a nie ogłuszenia. Chociaż ogłuszenia może się też do tego wliczają. Na pewno nam to przyjdzie sprawdzić prędzej czy później. I...
Myślę, że weźmiemy sobie jeszcze może te zmieszane obrażenia od wybuchów. Tutaj taki trochę mieszany ten amulet będzie, ale okej. Okay. W sumie jeszcze jeden możemy zrobić, bo co moglibyśmy sobie teraz tutaj wziąć takiego? A akurat te trzy się przydadzą, czyli zwiększy zasięg min ogłuszających. Niewielka szansa, że w zestawie bełtów będzie o jeden pocisk więcej. I gorący koktajl, czyli wybuchające butelki zadają obrażenia obejmujące większy obszar. Możemy sobie te amulety teraz założyć. W takim razie stworzone. 10. Szkoda, że ich sobie nie można nazywać, naprawdę. Okej. Okay. Piękny mamy zestaw amuletów, trzeba przyznać. No, Emily. Dobra, słuchajcie, jesteśmy dobrze wyekwipowani, naprawdę. Myślę, że śmiało możemy podążyć teraz do... ...do rezydencji Duke'a, która, tak mi się wydaje... ...siup! ...że jest... tam się w dół, tak jakby po schodach schodziło. To było chyba gdzieś tutaj. Okej, okay, to chyba musi być tutaj, tak mi się wydaje. Tak, o tak, tak, to jest ta statua i tam są schody w dół, okej. Okay. Czyli jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy być. Tu jest czysto, także możemy sobie na spokojnie... Co my tu mamy na tablicy ogłoszeń? Food Ticket Program. Karnaka, cancelled. Czyli bony na żywność wycofane. Bloodfly. Control Edict Cancelled. Tak się właśnie rozprzestrzeniły przez tego cholernego Duke'a. O, jemu nie darujemy. Z Duke'em rozprawimy się, myślę, w naprawdę spektakularny sposób. A przynajmniej postaramy się. Chyba co? Jak myślicie? Dobra. Czy tu jest coś jeszcze ciekawego? Siostra Jamie mówi, że potrafisz otworzyć każdy zamek w mieście. Nie wiem, czemu dom Stiltona musi być zamknięty, ale jak sądzisz? Jesteś w stanie go otworzyć? Daj mi chwilę. Kto to jest? Nie wie, jak się tam dostać. Paulo kazał mu karmić, czy tam pilnować starego Stiltona. Chciałem mu zapłacić, no, żeby zdradził mi sekret, ale rewidenci stłukli go i zabrali ze sobą. Nie wiem w ogóle, co to jest. Nie widzę żadnych spawów. Aha, to tu są drzwi, tak? Ej, co tu robicie? Nie, zbudował go Kirin Jindosh, przerażająco mądry gość. To on stworzył dla Duke'a... Nieważne. Może innym razem. Albo i nie. Chodźmy. Lepiej tak, lepiej sobie idźcie. Co? Drzwi zostały zapieczętowane z rozkazu Duke'a. Kazał Kirinowi Jindoshowi skonstruować ten specjalny zamek. Tak, tak, nie musicie mi o tym mówić. Co, czego byście tam szukali, co? I na czyje zlecenie przede wszystkim? Ale czy to są te drzwi na pewno do domu Jindosha? Zagadka Jindosha, tak. No dobra, słuchajcie, ale to chyba jeszcze musimy sobie iść sprawdzić. Co jest tam niżej, po tych schodach, bo tam chyba nie byliśmy. Nie, tam chyba jeszcze nie byliśmy, tak? Dobra, to chyba byliśmy, coś ten kill-off tak jakby... Okej, okay, chodźmy sobie teraz... O, tu mamy jeszcze jakąś tablicę. Co to w ogóle jest za posąg? Czy to jest Stilton? Ten człowiek zniósł Serkonos, a jego skretniały syn je zburzył. Aha, stary Duke. He cast his dreams with the people of Serkonos. Theodanis Abel, okej. Okay. Duke Karnaki. Wygląda dostojnie. Tu chyba nas nie było, wiecie? Tak mi się wydaje. A może byliśmy? Crown's Hand. Nie było nas na pewno. Najlepsi ludzie Serkonos. Gdy dopadnie cię jędza, chodź do nas, nie do księdza. Miejsce spotkań. Tu się gra w 5-metrowe kości. Zakłady mile widziane. Zapraszamy też młodych. Łatwo nas znaleźć na ulicy Miramar. Okej. Okay.
Tam w sumie nie byliśmy w tym Crown's Hand. Ale już sobie podarujemy w takim razie. Jak już jesteśmy przy naszym celu. Zagadka Jindosha. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz na wszelki wypadek. Zagadka Jindosha, czytaj. Aha, mamy tutaj. O, i mam od razu podpowiedź, dobra. Zagadka Jindosha. Na obiedzie były Lady Winslow, dr Marcola, hrabina Conti, Madame Natsiou i baronowa Finch. Kobiety usiadły w rzędzie. Każda miała ubranie w innym kolorze, zaś baronowa Finch przyszła w zawadiackiej czapce kolor czerwony. Madame Natsiou siedziała całkiem z lewej strony, obok pani w kurtce kolor niebieski. Aha, to jest zagadka tego typu, okej. Dama odziana w kolor zielony siedziała po lewej stronie kogoś ubranego w kolor biały. Pamiętam ten zielony strój, bo przypadkowo wylany został na niego napój damy, whisky. Podróżniczka z miasta Fryeport miała na sobie kolor fioletowy. Gdy jedna z ucztujących pochwaliła się swoją pamiątką, order wojenny, kobieta obok niej powiedziała, że Fryeport, gdzie mieszka, ma ładniejsze. Hrabina Conti pochwaliła się z kolei swoim cennym drobiazgiem, diament, na co obruszyła się pani, której domem jest baleton. Twierdząc, że nie może on równać się z jej własnością, wisiorek w kształcie ptaka. Ktoś inny przyniósł cenną rzecz, cynowa tabakierka, na której widok siedząca obok przybyszka, jej domem jest karnaka, niemal wskoczyła na kolana sąsiadce, której ulubionym napojem jest piwo. Lady Winslow wzniosła w toaście szklankę, w której znajdował się jej napój, rum. Dama z miasta Dunwall, której absynt nie służy, wskoczyła upojona tym trunkiem na stół, po czym spadła na osobę siedzącą po środku i napój biedaczki, wino, niemal wylądował na podłodze. Doktor Marcola zachwyciła wówczas biesiadniczki opowieścią o swojej dzikiej młodości w mieście Dabokwa. Rano pod stołem znajdowały się cztery pamiątki. Order wojenny, pierścień, wisiorek w kształcie ptaka i cynowa tabakierka. Do kogo jednak należała każda z nich? Słuchajcie, czyli generalnie można to było rozwiązać również bez ingerowania w sprawy. Wystarczyło tutaj po prostu przyjść, a wiecie co, jeszcze mi się wydaje, że może nawet gdyby zostawić tych dwoje. W spokoju i nie wchodzić tutaj wtedy. Być może ona by nawet otworzyła ten zamek. Także kto wie, kto wie. No ale nic, mamy w każdym razie. Rozwiązanie już podane, także wystarczy po prostu ustawić. Baronowa Finch, wisiorek w kształcie ptaka. Hrabina Conti, diament. Po kolei w takim razie Finch, wisiorek w kształcie ptaka. Conti, diament, tabakierka i Winslow, order wojenny. Sezamie, otwórz się. Zadziałało. Informacja była prawdziwa. Udaj się do posiadłości Aramisa Stiltona. Jak najbardziej. Czas to dziwna rzecz. Gdy dorastałam, cieszyłam się na myśl o tym, co nadejdzie. O cesarstwie, którym będę rządzić. Wspominam dzieciństwo, chwile z matką spędzone na jej tronie i tajemniczą figurę ojca. Pamiętam szczurzą zarazę, morderstwo matki i wszystko, co stało się w pubie Hound Pits. A teraz to. Chcę tylko pozbawić Delilah życia i odzyskać ojca. Ten dom skrywa sekrety Delilah. Wykorzystała tragedię do swoich celów. Przejęła cesarstwo i przekształciła je wedle własnej woli. Zmieniła Duke'a Luke'a Abel z rozpieszczonego chłoptasia w intryganta, który pomógł jej przejąć mój tron. Uczyniła się nieśmiertelną i nawet miecz mojego ojca nie mógł jej zabić. Dowiem się, jak tego wszystkiego dokonała. Następnym razem, gdy ktoś przebije jej serce ostrzem, będę to ja i oczekuję, że wtedy umrze. Oto właśnie jest mroczna natura. Emily Caldwin. Dziwne. Czuję, że to miejsce wyssało ze mnie siły. No dobra. Jesteśmy w środku.
tutaj na pewno musimy się mieć na baczności. Na pewno nie będzie łatwo. Wow. Posiadłość Aramisa Stiltona. Bardziej bunkier. Na początek sobie gdzieś tutaj boczkiem przemknijmy. Zobaczmy sobie. Okej, tu jest główne wejście. Dobrze, może by było tak, jak planowaliśmy wcześniej, jednak od tyłu się dostać. Sprawdzimy sobie najpierw jednak front i tutaj... Sprawdzimy sobie front i... Motyle. Sprawdzimy sobie front najpierw. Faktycznie bunkier. Stilton jest oddzielony od reszty dzielnicy. Jest. Dlatego wybrali sobie tą jego posiadłość za taką ich bazę jakby operacyjną, jak rozumiem. Cała ta szajka. No teraz to już się wszystko składa w logiczną całość. Oho. Czyżby ogary gdzieś tutaj się czaiły? Bo to jest klatka tych ogarów. Wszystko się składa w logiczną całość, tak? Czyli Duke i Ashworth. Jakoś przywołali Delilah do życia. To znaczy najpierw chyba uwięzili Stiltona, bo on już zniknął jakiś czas temu, Stilton. Z tego, co tam jest nam wiadome. Czyli oni go chyba najpierw uwięzili. Zamknęli się tutaj tym zamkiem. Aha, jeszcze był, sorry, Jindosh jeszcze był, tak? Abel, Ashworth i Jindosh. Zamknęli tutaj Stiltona, zabezpieczyli się zamkiem Jindosha. I... okno możemy otworzyć? Nie. Zabezpieczyli się zamkiem Jindosha i tutaj chyba przywołali Delilah z powrotem do życia, no i tu uknuli swój własny plan. Także... w sumie prawie wszystkie informacje już mamy. Teraz nam pozostaje się tylko dowiedzieć... Słuchajcie, na tyły chyba nie przejdziemy. Teraz nam się już pozostaje tylko dowiedzieć... dowiedzieć się, co jest sekretem Delilah. Co nam zapewne da informację o tym, jak ją pokonać. Czy my gdzieś tutaj się możemy na jakąś górę dostać? No i co? Wtedy już tylko nam będzie pozostawało... Gdzie jest Abel? Gdzie jest Abel? Czy Abel jest w ogóle gdzieś tutaj w Karnace? Chyba tak. Coś jest nie tak. Nawet powietrze jest dziwne. Nie mamy many w ogóle? Nie mamy many, okej. Okay. Słuchajcie, nie mamy zdolności. Tutaj. Podejrzewam, że tutaj Delilah zabezpieczyła to miejsce może jakąś swoją magią. Natomiast jestem bardzo ciekaw, czy gdzieś tutaj jakoś możemy się dostać górą. Czy doskoczymy do tego? Okej, udało się. Spokojnie. Okej, na Gzyms nie wskoczymy, ale... czy to się uda? Innej możliwości, no chyba, że tam jeszcze. Nie. Ale czy tam jest balkon w ogóle? Tutaj? Chyba nie. Chyba tędy się niestety nie dostaniemy. Tak mi się wydaje i po prostu będziemy zmuszeni wejść przez drzwi frontowe. No dobra.
środku destrukcja i szczury. Co to za dziwny dźwięk jest, słyszeliście? Taki jakby pogwizd? Safe. Uspokój się, Emil. No i mamy gdzieś w pobliżu... Wow. Myślałem, że coś nas od tyłu zachodzi. Mamy gdzieś w pobliżu amulet. Tylko gdzie? Piętro wyżej, okej. Okay. Zjedzeni, biedni i zapomniani. Włóczędzy, żebracy i sieroty. Kto przemówi w ich imieniu? My, jak już tylko wrócimy na tron. Spokojnie. Czy to może być Stilton? To może być Stilton. Co to było tak zaraz na prawo od wejścia? Dokumenty, mapy. Aha, nic w zasadzie. Schody na drugie piętro. Czwórka tu jest sala bankietowa. Jeszcze raz sobie sprawdzę, tu mamy hall. Pracownia tam jest. Zostawiają mi jedzenie i znikają jak kamfora. Chyba się mnie boją. To może być faktycznie Stilton. Może on już zwariował albo coś takiego. Niedługo będziemy zaczynać. I ona kochana Stilton. Nieźle. Nieźle, nieźle. Co będziemy zaczynać? Siedzi przy pianinie. Ale tędy się do niego nie dostaniemy na pewno. Okay. Śniło mi się, że Duke i ja polowaliśmy. Lecz sarny miały twarze. Sarny miały twarze. Gdzie on jest? Chyba tam po drugiej stronie. No dobra. Nie dostaniemy się teraz do niego raczej. Monety jak zwykle zabieramy, węgorze pomijamy. Chodźmy do sali bankietowej. A przynajmniej pozostałości po niej, ale sprawdźmy sobie jeszcze tą stronę tutaj. Ok, możemy iść albo na górę, jak z tego wynika. On chyba jest trochę niepokoi w głowie, wiecie? Kolejna mentalna po prostu ofiara tych ludzi. No można powiedzieć, że częściowo cię już pomściliśmy, Stilton. Częściowo cię już pomściliśmy. Chyba nie mam innego wyjścia, jak po prostu iść na górę. Dust storm coming. No, wiem jak się czujesz, mój drogi. Wiem jak się czujesz. My to oglądamy obrazy, to zaraz coś na nas może zaraz wyskoczyć. Zza rogu. Czysto. Tak jakby czysto. Może tu faktycznie nikogo nie ma? Słuchajcie tylko. Co z tą naszą energią, maną? Że jej nie mamy. Chodźcie może najpierw do tego pokoju motyli sobie zajrzymy. Dom, w którym nikt nie sprząta i nie walczy z wilgocią, zaczyna gnić. Dokładnie. A tu nie tylko wszystko zgni, przegnite, ale zdemolowane. Kompletna demolka po prostu. Pusty safe. Runa. Nowa runa, pozyskaj moce, okej. Okay. Runy mamy chyba teraz dwie, z tego co pamiętam. To sobie na razie tam jeszcze nie będziemy zaglądać. Nazbierajmy ich trochę najpierw. Stilton Mines worked with pride.
Nie wiem, Stilton, czy coś jeszcze z ciebie będzie. Zobaczymy, jak do ciebie dojdziemy, w jakim jesteś stanie psychicznym. Może zamiast... Jak się uda Stiltona jakoś uratować, odratować, to może zamiast na Trevidenta... Stiltona zrobić... namiestnikiem Karnaki. Okej, czy na pokój motel jest tutaj? Okej, Ashford zrobiła jakiś amulet, który jest na suficie. To jest wskazówka godna zapamiętania na pewno. Kasa. Pusta. Okej, no jakby tutaj na razie nam żadne niebezpieczeństwo nie groziło, aczkolwiek te puste klatki po wilkach mnie trochę niepokoją, czy też w wilczarzach. Nabój do pistoletu nam nie jest potrzebny. Bełty też nam nie są potrzebne. Amulet Brianny jest na suficie. Czy to jest to? Nic, nic. Czy ty jesteś bezpośrednio pod nami? Stilton? Tak! Proszę państwa, oto Stilton. Która godzina? Czy ta, o której myślę? Tak, on ma chyba nie po kolei w głowie, wiecie? Tam jest zostawione. Tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Tam jest tylko... Są jakieś krzesła. Gdzie on śpi? On dali mu tu jakieś łóżko chociaż? Chyba nie. Co za gnoje. Dobra, słuchajcie. Czy to jest pokój motyli? Czy nie? Chyba nie. To chyba jeszcze było kawałek dalej. Tu są tylko szczury, a nie motyle. To z Stiltona sobie zaraz zejdziemy. A pokój motyli był chyba tutaj. Tak mnie się wydaje. Chyba tak. O, i tam są krwiogzy i łachmyci. Okej. Okay. Krwiogzy i łachmyci. Nie podoba mi się tutaj, że tu jest tak pusto, wiecie? Coś takie mam niefajne przeczucie, że tutaj coś się wydarzy zaraz takiego, co nie chcielibyśmy, żeby się wydarzyło. Już nas zobaczyli, tak? No. Nie skrzywdzisz, bo jak? Przez drzwi? Możemy go przez tą szparę jakby. A on nas nie. Skąd w tobie tyle zła? We mnie? Oni są w ogóle tacy... na wpół świadomi. No dobra, tam się na pewno jeszcze jakoś dostaniemy, jestem pewien. Dobra, chodźmy do Stiltona, bo jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy, jak do niego wskoczymy tam. Dobra, raz kozie śmierć. Nie znoszę tego, jak na mnie patrzą. Stilton. Ashford, Jindosh i mały, ale dorosły już Luka. Nigdy mnie w pełni nie zaakceptują. Nie bój się. Azulami wydrapała sobie drogę powrotną. Ashford. 3 lata temu coś wyszła Alisa Stiltona pękło niczym tani zamek. Część jego duszy i część tego domu pozostały w tamtym dniu. Zaufani ludzie Duke'a wciąż są tu zebrani i wdrażają swój wielki plan. Plan Delilah. Część Aramisa Stiltona nadal tu przebywa i wciąż pęka.
Pustka to właściwie nie miejsce. Jest o wiele starsza i dziwniejsza, niż można sobie wyobrazić. Obserwuję cię od wewnątrz. Zaś w domu Stiltona ciągle przecieka do naszego świata przez wodę, którą Delilah podstępnie tam stworzyła. Nawet magia jest tu wybaczona. I wszystko działa inaczej niż powinno. Weź to. Wyobraź sobie, że to chronotron. Idź i spójrz na Duke'a i Delilah. Zobacz na własne oczy, co zrobili. Zabierz chronotron od mieńca. Zabierz chronotron od mieńca. No i zabierzemy go sobie, moi drodzy. Ale dopiero w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.